Jest lampa, światło. Tu są jakieś kokony. To są jacyś obcy. Obcy mieszkali w tym samochodzie. Chcą zrobić coś takiego? Zapytajcie wcześniej mamy. Cześć, witam was w 6 odcinku Happy Hands One. O. To już 6 odcinek. Teraz muszą jeździć, no. Teraz muszą jeździć, jak ja nagrywa. I świeci mi, o, słońce. Się robić nie chcę, no co tu? Panie, się robić nie chcę, słońce ładne, posiedzieć na ławce, a nie tam przy samochodzie. Dłubać tam w tej zgniliźnie, wiercić, szlifować brudne ręce. A jedź pan. 6 odcinek już jest. 6 odcinek i co? Końca nie widać. Tutaj to jeszcze do emerytury będę dłubał i nie zrobię. No. Oglądajcie. No. Dzięki za subskrypcję. 3 są już. Jakieś lajki, jakbyście chcieli, to możecie dawać. Komentarze. Spoko, nie? Wiecie. Komentarz jakiś tam, albo doradźcie, jakaś porada tam. Zrób tak, może lepiej, albo weź sobie użyj tego, bo u mnie się sprawdziło. No spokojnie, nie? Teraz tam te internety są, to może ta tam... Może ta pisać, no. Pisz ta, komentuj ta, oglądaj ta, zapraszam. Mam dylemat, jak tutaj do tej roboty podejść. To trochę wyczyściłem. Jak to ciąć, żeby jak najmniej wyciąć, a najlepiej wyciąć i żeby było długo dnie. Tu jeszcze od wewnątrz, tam są nitowane te blacha. Więc muszę pomyśleć, żeby to zrobić po najmniejszej linii podwór. Okazuje się, że w tych miejscach pod spodem też jest taka lekka kaszana, ale tą dużą szlifierką tam podejść to jest ciężko, nie mówiąc już o tym, że tu jest zbiornik paliwa. Czy to widać? Ale na szczęście tą mini szlifierką będę mógł tutaj później wyczyścić. Teraz tak tylko sprawdzałem, czy podejdzie. Tu jest zbiornik paliwa, więc strach cokolwiek robić. Ale dziur myślę, że nie będzie i nie będzie trzeba spalać. Które dam dla bezpieczeństwa jako osłona do zbiornika paliwa. Ale spustoszenie. Spustoszenie na maksa. Nie wygląda to tak, jakbym chciał, żeby wyglądało. Całkiem inaczej to jest zbudowa, niż myślałem. Patrzcie, tu w ogóle woda wychodzi. Nie padało od paru ładnych dni, a tutaj
szlifuje i się pojawia woda. Gdzie to dziadostwo tam siedzi. No i co? No jest do dupy trochę, bo tak, tu ten wewnętrzny, a część progu no jest skorodowana. Ja ją tutaj wyciąłem. Tu to się jeszcze pochyta, bo właściwie tu nie będzie potrzeby wymiany. Ale tu trzeba wyciąć, od środka spawać. No jest inaczej i więcej zabawy niż myślałem. Trudno. Czemu mnie to nie dziwi? I oto mam odpowiedź, dlaczego tu jest mokro, woda i w ogóle. Ano dlatego, że tutaj jest pani pianka. Ja nie wiem, czy oni fabrycznie jej tutaj dawali, bo wygląda na fabryczną. A dlaczego wygląda na fabryczną? O kurna. Wygląda na fabryczną dlatego, że po co miałby ktoś tutaj ładować piankę? Widać, tu coś widać. A w ogóle, patrzcie, co jest tutaj. Ja muszę to pokazać, nie wiem, jak to zrobię. Tu są normalnie... O! Gniazda jakichś... Jest lampa, światło. Tu są jakieś kokony. To są jacyś obcy. Obcy mieszkali w tym samochodzie. A tam jest taka ładna dziura. Panie, żeś pan kupił. Aś pan se kupił. Dobra, pokażcie obcych. Patrzcie, obcy. Obcy w tym samochodzie, oni się tutaj one... Nie no, tu jaja znosiły. Kolejne moje odkrycie jest takie, tylko może jakąś ostrość bym złapał, że ta pianka to jest, wychodzi na to, oryginalny wymysł konstruktora te czwórki, bo dość, że ona wygląda tak mocno zwarta z konstrukcją, do tego pod nią jest oryginalna blacha, wychodzi na to. Oryginalna blacha, czyli jakby to kładł jakiś polski, prawda, inżynier blacharstwa, no to nie ma mowy, żeby tam było tak czyściutko i nagle po iluś tam latach i on daje tam piankę. Jest wosk, więc tutaj chyba trzeba zwrócić honor polskim inżynierom blacharstwa, że tak mówi się, że ciągle gdzieś tam pchają te pianki. Okazuje się, że to już jest patent niemiecki, bo tutaj już konstruktor taką piankę przy produkcji zastosował. Po zjedzeniu kolejnej porcji piachu, rdzy,
czegoś tam jeszcze. Od spodu ta strona wygląda tak. Tu jeszcze jest, o, jakieś mocowanie takie wewnątrz, kątownik jakiś taki jest. Tutaj się to trzymało. I tam jest ta pianka oryginalnie naładowana. Tu jeszcze muszę od góry urwać. Sorry za drgawki. To nie z powodu braku alkoholu, lecz chyba zmęczenia rąk. Albo nie, no ogólnie jest niewygodna pozycja do kamerowania. Więc to muszę wyczyścić, odciąć. Tu jest do czyszczenia, a jak nie, to wycinka. Jako że po chwili namysłu doszedłem do wniosku, że nie będę robił lipy, po konsultacji z komisją, w składzie ja jako przewodniczący i głosujący, doszliśmy do wniosku, że jednak ten kawał blachy wytnę. Tam by można to wyczyścić i coś tam rzeźbić, ale nie, nie, po prostu wytnę ten kawał blachy, wstawię nowy. Niech to już będzie tak zabudowane, jak ma być zabudowane, bo po co robić lipę akurat w tym miejscu. Ciężko jest tam dojść do czyszczenia tych rzeczy, bez sensu, więc czas na wycinkę. Chyba czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. A więc zaczęło się od wyprawy po tarczę. Zużyłem 4 pełne tarcze. Nastąpiły pewne zmiany okoliczności. Tu wypadła dziura. No i czyszcząc, znajdując dogodne miejsce dla szlifierki, zrobiła się taka dziura. Ta guma, która jest w nadkolu, to jest jakaś tragedia. Ona jest z zewnątrz dobra, fajnie wygląda, pod spodem po prostu rdza sobie, chrupie i no. I no. Tylko miło. Jak tu spać spokojnie, gdy słyszysz, jak rdza je ci samochód? Takie ludowe przysłowie. I tutaj tak, pierwsza dziurka. Tu mamy, kiedyś była rynna taka, już jej nie ma. Z rynny zrobiła się druga dziurka, namocowanie od stopnia. Tu też poleciało wszystko, jak leci. I tu. Więc tak, odbudowa tego elementu, ale będzie chyba na końcu. Najważniejsze to odbudowa tu. Bardzo niefajne dojście. Szlifierka już tam nie dojdzie. Jakbym wywalał cały próg, no to bajka. Próg jest dobry. Próg jest dobry, więc rzeźbię. Zamiast wycinać i spawać, to rzeźbię, a deszcz coś mi zaczyna kropić po karku. Więc myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Tu jest jeszcze pianka do wygrzebania. Trochę wyczyściłem tu od dołu ten profil. Teraz na szybko muszę dać R-stop. Niech to sobie tutaj będzie. Woda się tutaj nie będzie dostawać, ale on niech przed poranną wilgocią chroni mi to, bo czyszczenie tego od nowa jest troszkę czasochłonne. I co? No i trzeba będzie to powoli jakoś składać, sztukować. Tu jest jeszcze do wyczyszczenia. Tam na dole jeszcze jest oryginalny smar, taki
jakiś przemysłowy, czy tam jakiś tam wosko, to się chyba tak nazywa. To jest do wydłubania jeszcze. No, myślałem, że dzisiaj zrobię dwie strony. Nie do końca zrobiłem nawet jedną. No, ale chyba będę spał spokojnie, jeżeli po prostu powstawiam tutaj nowe elementy. I tyle. Tyle na dziś. No i co? Fajne było tam? Nie wiem, bo nagrywam teraz, a co tam będzie, to nie wiem. No, końcówkę nagrywam, no bo mam czas. To się montuje, jak się wmontuje, to przecież to później pasuje wszystko. Muzykę się podłoży i tyle. No. Także no tyle na dzisiaj. Następnym odcinku ciąg dalszy. Boże, jakie słońce. Mógłbym być jaszczurką teraz, tak się wylegiwać. Trzeba robić. No. Także jeżeli macie ochotę, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam do swojego sklepu z biżuterią naturalną. Kupno kobicie, no. Kochasz im nad życie. Kup biżuterię. Obficie. Trzymajcie się.